Witaj, drogi przyjacielu. Dzisiaj chciałbym się znowu podzielić z Tobą taką krótką Ewangelią, dalszą jej częścią. Mówiliśmy sobie ostatnio o tym, jak Jezus Chrystus powołał swoich uczni. Natomiast dzisiaj chcę przeczytać kolejną perykopę o uzdrowieniu chorych w Galilei, ponieważ Jezus Chrystus uzdrawia chorych. On ma tę moc w sobie i czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 4 rozdziale od 23 do 25 wersetu takie słowa. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze Galilei z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i z Zajordania. I to jest takie krótkie słowo, które dzisiaj może jest dla nas i którym chciałbym się podzielić. Mianowicie to, że Jezus Chrystus idzie ze swoją Ewangelią. Idzie i głosi Ewangelię o Królestwie Bożym i uzdrawia wszelką niemoc. Więc to jest taka informacja pierwsza i najważniejsza o tym, że Jezus Chrystus ma moc uzdrawiać ludzi. Że Jezus Chrystus ma moc do tego i taką możliwość, aby przyjść z pomocą tym, którzy cierpią, aby uzdrowić epileptyków, sparaliżowanych, tak, bo my o tym czytamy w Słowie Bożym. I dzisiaj, czy ufasz w Biblię, czy ufasz Słowu Bożemu, to jest takie pierwsze zapytanie do Ciebie. I dalej my czytamy, że a szły za nim rzesze ludzi. Czyli tak, ludzie rozpoznali to, że Jezus Chrystus jest kimś szczególnym. Po czym rozpoznali? Właśnie po tym, że te różne rzeczy i te różne znaki się działy. Że Ewangelia o Królestwie Bożym, która jest głoszona, jest skuteczna. I to jest takie wezwanie troszeczkę do dzisiejszego Kościoła, dla nas dzisiaj, abyśmy nie zapominali o tych wydarzeniach. Kiedy ktoś przychodzi z modlitwą, kiedy ktoś przychodzi z prośbą, żeby móc również i o tym zwiastować i o tym głosić, kiedy głosi się Ewangelię o Bożym Królestwie. I to, że Jezus Chrystus ma moc. On po prostu ma moc. On po prostu uzdrawia. I wiesz co, ty nie musisz uzdrawiać i mieć tej umiejętności, bo to nie ty uzdrawiasz, chcę ci powiedzieć. To nie ty uzdrawiasz. To znaczy, to kiedy jest napisane, że Jezus Chrystus dał moc komuś, to w dalszym ciągu to jest moc Jezusa Chrystusa. W dalszym ciągu to nie ty uzdrawiasz swoją własną mocą, więc nie buduj takiego bezpieczeństwa, zaufania, czy też tego, że ktoś będzie uzdrowiony na sobie samym, tylko na Jezusie Chrystusie. Ty możesz się modlić, możesz prosić Boga o uzdrowienie i zrzuć to na Jego odpowiedzialność. Bóg może uzdrowić, ale wcale nie musi, wiesz, może czasami mieć swoje powody do tego, aby na przykład kogoś nie uzdrowić. I to też o tym my czytamy w Ewangeliach. Jezus Chrystus nie zawsze, nie wszystkich mógł też uzdrowić, ponieważ to uzdrowienie w jakiś też sposób jest uzależnione od wiary. Wiary człowieka, który przyjmuje to uzdrowienie. Także jakby zrzuć wszelką odpowiedzialność za to, co dzieje się z Ewangelią, którą ty głosisz, na Jezusa Chrystusa. Nie buduj na sobie, nie buduj na swojej pewności albo niepewności, ale buduj na Jezusie Chrystusie. Po prostu tak, jak mówi Słowo,
Głoś Ewangelię, głoś Słowo. A w Biblii jest napisane, a te rzeczy będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. I ty możesz mieć po prostu tego pewność. Ponieważ to zagwarantował tobie sam Bóg po prostu w swoim Słowie. Tak? Błogosławię ciebie, przyjacielu, w imieniu naszego kochanego, drogiego Pana Jezusa Chrystusa. Zostań z Bogiem na dzisiejszy dzień.